Proszę Państwa, bardzo dziękuję serdecznie za przybycie. Trochę jestem zakłopotany. Bardzo dziękuję zwłaszcza wszystkim moim przyjaciołom, którzy tutaj znaleźli. Mam nadzieję, że mnie trema przed Wami nie zje specjalnie. Chociaż nie ukrywam, że część tego wykładu jest... Kilka slajdów przynajmniej z powtórzeniem wykładu, który w zeszłym roku miałem przyjemność razem z profesorem Adamem Olszewskim wygłaszać na tutejszym Uniwersytecie Papieskim, ale konkluzje są zgoła odmienne, także zawsze coś ciekawego będzie można powiedzieć. Tematyka tego mojego wystąpienia powstała już po napisaniu książki, tak naprawdę dość luźno jest z nią związana. Tak naprawdę inspiracją do niego był artykuł w tygodniku The Economist sprzed paru tygodni. Na okładce, będę do niej nawiązywał jeszcze, pojawił się taki duży napis pod hasłem How the Science Goes Wrong, czyli co takiego złego się podziało z nauką w ostatnim czasie. No i to dało mi trochę do myślenia na temat tego, w jakiej relacji tak naprawdę pozostają kupcy i filozofowie, co stanowi pewną przenośnię, bo w gruncie rzeczy chodzi o świat biznesu, o świat nauki. Jak to się dzieje, że jeden z nich ma sukcesy, drugi miewa, albo odwrotnie, jakie metody były stosowane, jakie jest wzajemne nastawienie pomiędzy światem biznesu a światem szeroko rozumianej nauki. Tutaj filozofia nawiązuje do starego greckiego określenia filozofia, czyli umiłowanie wiedzy i tak też będzie dalej rozumiana. Plan tego wystąpienia, mam nadzieję, że uda się go zmieścić w oznaczonym czasie, około godziny, jest taki, żeby troszkę sięgnąć wstecz do źródeł pewnego antagonizmu pomiędzy światem filozofów i kupcami, czyli do starożytnej Grecji, poprzez średniowiecze, poprzez troszkę zahaczając o nowożytność, aż finalnie kończąc na współczesności i na tym, jak to dzisiaj jest postrzegane, to znaczy jak dzisiaj filozofowie się mają do owego świata biznesu. Proszę Państwa, no to do rzeczy. Tak jak powiedziałem, kilka slajdów będzie nawiązaniem do jakiejś mojej wiedzy i przemyśleń związanych z wykładami z filozofii i ekonomii. Ten pierwszy dotyczy starożytnej Grecji. Otóż dość powszechne wyobrażenie starożytnej Grecji dla osób, które nie studiowały specjalnie historii, jest takie, że lokujemy ją gdzieś tutaj wyłącznie w obszarze Półwyspu Peloponeskiego, zapominając o tym, że w gruncie rzeczy ta cywilizacja grecka to był niemal cały basen Morza Śródziemnego. Ja pozwoliłem sobie ściągnąć jakąś mapkę z internetu, która pokazuje te obszary, które Grecy byli w stanie skolonizować. Kluczem do sukcesu w ogóle starożytnej Grecji, jeśli patrzy się na to nie z perspektywy Tukidydesa, tudzież innych historyków greckich, ani nie z perspektywy Platona i Arystotelesa, o których za chwilę będę mówił, ale z perspektywy ich historii gospodarczej, kluczem do sukcesu starożytnej Grecji był rozwój gospodarczy. Było to, co się dokonało w tak zwanym okresie klasycznym pomiędzy rokiem 480 a 323, kiedy dochodzi do gwałtownego wzrostu populacji miast greckich i ten wzrost populacji miast greckich nie jest związany z gospodarką na terenie Półwyspu Peloponeskiego. Ktokolwiek z Państwa odwiedzał Półwysep Peloponeski, doskonale wiecie, że nie są to specjalnie żyzne ziemie i co oprócz oliwek i winorośli niewiele się tam urodzi, ale związane jest przede wszystkim z ogromnym rozwojem handlu w obszarze basenu Morza Śródziemnomorskiego. To właśnie ta wymiana handlowa doprowadziła do tego, że Grecy byli w stanie tak gwałtownie rozwinąć się gospodarczo, i co ciekawe, rozwinąć się nieco wbrew działalności ludzi, którzy tworzyli tą kulturę i którzy w gruncie rzeczy byli produktem tegoż, bo nie byłoby Platona, nie byłoby Arystotelesa, nie byłoby Sokratesa, gdyby nie to, że w tamtych czasach w Atenach, w okresie klasycznym, no przede wszystkim wśród tych, przynajmniej tej klasy, którą oni tworzyli, panował nieprawdopodobny dobrobyt. Mogli sobie, mówiąc inaczej, pozwolić na filozofowanie. Byli produktem pewnego dobrobytu, którego nie do końca dostrzegali. Otóż w tym okresie klasycznym, co warto podkreślić, zaczyna dominować gospodarka oparta na wolnych przedsiębiorcach i prywatnej własności z ograniczoną rolą rządu. To przede wszystkim jest pokłosie wcześniejszych reform Solona, później Peryklesa z Aten, które doprowadziły do tego, że państwo zaczęło stopniowo wycofywać się z interwencjonizmu, ponieważ my dzisiaj, patrząc w kategoriach liberalnej gospodarki, często też zapominamy o tym, że kultura śródziemnomorska, czy egipska, czy fenicka, czy sumeryjska to były kultury, które chciały kontrolować wszystko. Każdy możliwy handel, każdą możliwą produkcję, ona zawsze była kontrolowana przez suwerena. Grecy wpadli na pomysł, ażeby spróbować to zrobić na swój własny sposób, zwłaszcza w momencie, w którym pojawiła się silna klasa tworząca właśnie demokrację ateńską. Podstawą gospodarki greckiej w zasadzie coraz rzadziej bywa, ale nadal jest jeszcze gospodarstwo domowe. Dlatego Arystoteles i późniejsi twórcy bardzo często nawiązują do tego gospodarstwa domowego, ale już wtedy pojawiają się namiastki pierwszych niejako spółek, przedsiębiorstw wspólnie organizowanych przez kupców, A pewnym wyrazem tego są dane dotyczące populacji ateńskiej. W 431 roku przed naszą erą w Atenach mieszkało 305 tysięcy ludzi, z czego raptem 160 tysięcy to byli wolni obywatele, aż 1/4 z nich nie posiadała ziemi. Pozostali to m.in. metojkowie. To oznacza, że zdecydowana mniejszość spośród nich tak naprawdę żyła z uprawy ziemi. Większość żyła z rzemiosła i z handlu. Taki był wizerunek niemal całej Grecji, z jednym wyjątkiem wartym podkreślenia. Tym wyjątkiem była Sparta i z jakichś powodów starożytni filozofowie upatrzyli sobie tą Spartę jako wzorzec tego, do czego powinni dążyć, nie do końca chyba uświadamiając sobie, że to jest przykład jak najbardziej negatywny, jeśli patrzy się na rozwój gospodarczy. Od razu przeskakuję niemalże do współczesności, do jednego z moich ulubionych filozofów, czyli do Friedricha Augusta von Hayeka. I pozwoliłem sobie tutaj na pewien cytat. Friedrich August von Hayek był jednym z bardzo zagorzałych krytyków myśli Platona, Arystotelesa, starożytnych filozofów. Jeden z rozdziałów swojej książki zatytułował wprost Ślepota filozofów, uznając, że kompletnie nie byli w stanie dostrzec potęgi rozwoju gospodarczego państwa, miasta, w którym przyszło im żyć, natomiast tworzyli zupełnie wydumane koncepcje, które się nijak miały do tej rzeczywistości gospodarczej. Friedrich August von Hayek między innymi stwierdził, że kluczem do tego rozwoju Grecji była wolność gospodarcza i rozwój, który on sam określał jako rozwój spontaniczny, rozwój, który nie był kierowany przez państwa. Państwo tak naprawdę, czy też prawodawcy dawali tylko i wyłącznie pewne ramy, natomiast reszta była wynikiem swobodnej kooperacji ludzi, którzy ten rozwój tworzyli. Co na to filozofowie? No już Państwo wiecie, bo już parę, że tak powiem, takich niezbyt przyjemnych komentarzy na ten temat powiedziałem, ale warto zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż w tym okresie klasycznym starożytnej Grecji znakomicie rozwijają się pewne dziedziny wiedzy, które do dzisiaj pozostają aktualne. Na półkach tej księgarni są elementy Euklidesa, między innymi geometria euklidesowa jest cały czas wykładana i to jest ten okres, w którym ona powstaje. Nieco wcześniej Pitagorejczycy i cała matematyka, która temu towarzyszyła. Ale także te podstawowe dziedziny, które my do dzisiaj jak gdyby kultywujemy, czyli fizyka, metafizyka, etyka, przyrodoznawstwo, astronomia, logika, to wszystko są osiągnięcia okresu klasycznego. Jedynym wyjątkiem, jak mówię, od tego okresu klasycznego jest refleksja na temat rynku. Była nieprawdopodobnie uboga, zasadniczo fałszywa, żeby nie powiedzieć wręcz brutalnie, że duża część tych myślicieli napisała mnóstwo bzdur na temat tego, jak ten rynek faktycznie powinien się rozwijać. Kolejną cechą charakterystyczną tamtych filozofów było to, że oni nigdy nie traktowali bogactwa jako samego w sobie godnego pożądania. No nie traktowali go w ten sposób, ponieważ mieli go pod dostatkiem. Z nielicznymi wyjątkami, takimi jak Diogenes Synopy, czy też Sokrates, który nie należał do zbyt zamożnych, zasadniczo Platon, Arystoteles i cała śmietanka filozoficzna związana z Akademią Platońską, to byli ludzie, którzy pochodzili z arystokratycznych lodów, niczego im nie brakowało, w związku z tym mogli sobie pozwolić na to, ażeby w jakiś sposób z lekceważeniem odnosić się do bogactwa jako rzekomego pożądania. Co więcej, według większości filozofów, dla filozofa bogactwo jest łatwe do zdobycia. Bardzo często przytacza się dwa przykłady, znaczy jeden przykład, ale w dwóch miejscach opisany. Jest to przykład Talesa z Miletu. To twierdzenie Talesa na pewno większość z Państwa kojarzy ze szkoły podstawowej. Otóż Tales z Miletu zasłynął podobno z tego, że na skutek swoich obserwacji astronomicznych był w stanie przewidzieć bardzo dobre zbiory oliwki. I wpadł na pomysł, że skoro był w stanie, nie wiadomo do końca jak to zrobił, ja też na przecież się nie wczytywałem, jest o tym wzmianka zarówno u jednego z historyków starożytnej Grecji, jak i u Arystotelesa, ponieważ przewidział te wspaniałe zbiory oliwki, więc wpadł na pomysł i wydzierżawił prawie wszystkie dostępne w Atenach prasy do wytłoczenia oliwy. Kiedy te zbiory rzeczywiście okazały się bardzo duże, to wynajmował je z wielokrotnym przebiciem. I to było pokazywane jako przykład, jak świetnie tym filozofom, jak łatwo jest faktycznie zarobić pieniądze. Gdyby wniknąć nieco trochę bardziej w historię Platona, który próbował reformować wiele państw, miast na Półwyspie Ateńskim, to niestety już tak dobrze mu się nie powodziło. Jeszcze jedna ważna cecha tych starożytnych filozofów jest taka, że w zasadzie obce jest im pojęcie ewolucyjnej zmiany. To, co dla nas w tej chwili jest czymś naturalnym, kiedy myślimy o społeczeństwie, czyli ewolucja, nie tylko w kategoriach ewolucji biologicznej, ale przede wszystkim ewolucji kulturowej, dla starożytnych filozofów była całkowicie obcym pojęciem. Można powiedzieć, że ich główną ideą było to, ażeby wszelkie zmiany zablokować. Zmiana w rozumieniu platońskim to degeneracja. Jeżeli coś się zmienia, znaczy się degeneruje. Najlepiej było na początku i najlepiej byłoby tego w ogóle nie zmieniać. No niestety, ponieważ się tego nie da, to przynajmniej spróbujmy zatrzymać te wszystkie możliwe zmiany. Jeszcze jeden myśliciel. Otóż Tak jak wcześniej pokazałem Hayeka jako jednego z pierwszych krytyków, ale tak naprawdę historycznie najczęściej tą krytykę starożytnych filozofów przypisuje się Popperowi. To on w nich postrzegał przede wszystkim wrogów społeczeństwa otwartego, ale Popper nie snuł refleksji ekonomicznej jako takiej. Dopiero uczynili to Austriacy tak zwani. I jednym ze współczesnych przykładów tych filozofów austriackich, który nie jest Austriakiem, tylko Hiszpanem, jest Jesus Huerta de Soto, który między innymi w tych cytatach, które tutaj pozwoliłem sobie zaprezentować, wręcz uważa, że starożytni filozofowie powinni być traktowani jako stientyści, jako etatyści, czyli ci, którzy uważają, że wyłącznie państwo jest tym, które powinno regulować naszą własną moralność, naszą własną gospodarkę. Ale co więcej, proszę zwrócić uwagę na ten ostatni cytat. Według niego to przez tych filozofów rozpoczęła się tradycyjna opozycja intelektualistów w stosunku do wszystkiego, co miało związek z handlem, przemysłem czy zyskiem przedsiębiorczym. Od tamtego momentu aż po nasze czasy ta antykapitalistyczna mentalność stanie się ciągłym tematem wśród oświeconych myślicieli poprzez intelektualną historię ludzkości. Popper wśród wrogów społeczeństwa otwartego wymienia m.in. tych następców starożytnych filozofów, poza oczywiście Platonem, Talesem, Sokratesem, Arystotelesem. Przechodząc już do bardziej współczesnych czasów, m.in. wskazuje na Hegla, jako takiego wroga społeczeństwa otwartego, a nieco dalej na Marksa, który wydaje się w prostej linii spadkobiercą właśnie tego typu myśli. Proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, pozwoliłem sobie w kilku punktach przybliżyć, co też takiego Platon mówił na temat organizacji społeczeństwa. Domyślam się, że znaczna część z Państwa nie ma za sobą regularnego kursu z filozofii, więc warto po trosze przypomnieć, jak to faktycznie wyglądało. Platon był organistą, tak można, organicystą, znaczy uważał, że społeczeństwo jest niczym, powinno być traktowane jak ludzki organizm. Powinno stanowić pewną naturalną całość, istnieje jakiś naturalny wzorzec tego społeczeństwa. Dla niego, tak jak powiedziałem wówczas, była takim wzorcem była Sparta. Platon jest etatystą w rozumieniu takim, jak ujął to Huerta de Soto, mianowicie mówi o tym, że egzystencja państwa jest celem samym w sobie. To nie chodzi o jednostkę. O jednostce mówili Epikurejczycy, o jednostce mówili sofiści, których dzisiaj potraktujemy dość brutalnie, bo jeżeli Państwo pamiętacie historię Sokratesa i to, jak strasznie został potraktowany przez owych sofistów, w jakim sporze z nim był, to dzisiejszy odbiór intelektualny sofistów jest nieciekawy. Natomiast to sofiści byli jak gdyby zwolennikami demokracji ateńskiej, natomiast dla Platona byli oni absolutnym kontrprzykładem. Kryterium moralności według Platona jest interes państwa. To urzędnicy mają kontrolować moralność obywateli. To nie my sami tworzymy jakąś spontaniczną moralność. To nie nawet prawo naturalne, do którego mielibyśmy się odwołać, tylko mamy jakiś zestaw tych mądrzejszych, którzy na pewno lepiej od nas wiedzą co do tego, co jest moralne, a co moralne nie jest. Dla Platona, żeby było ciekawiej, tu już przechodzę do jego utopii, można powiedzieć, którą sobie pozwolił opisać, klasy rządzące, a do nich należeli filozofowie i strażnicy, on podzielił społeczeństwo na społeczeństwo kastowe. Uważał, że tylko filozofowie i strażnicy mają prawo do tego, żeby rządzić i nosić broń, natomiast cała reszta tej tłuszczy pewnie w jego rozumieniu to ci, którzy zarabiają pieniądze albo gospodarują ziemią. Otóż dla Platona klasy rządzące w zasadzie nie mają potrzeby ani posiadać własności prywatnej, ani też nie mają nawet potrzeby żyć w jakichś tradycyjnych związkach typu rodziny. Funkcjonują w komunie. Wydawało mu się, że mądrość tych ludzi pozwoli im na wzniesienie się ponad naszą własną biologiczność najwyraźniej. Zasada ścisłego podziału pracy i specjalizacji, gospodarczo wspólnota rolnicza i produkcyjna samowystarczalna, autarchia, to pojęcie się przewija nieustannie wśród starożytnych filozofów, czyli owa samowystarczalność. I taki piękny cytat pod spodem. Może uprzyjemnia i owszem codzienne życie, w rzeczywistości jednak bardzo to słone i gorzkie sąsiedztwo, stwarzając szerokie możliwości, tudzież sprzyjające groszoróbstwu w drobnej sprzedaży po kramach. Wszczepia bowiem w duszy zaród chytrych, podstępnych obyczajów i sprawia, że obywatele nie żywią już w państwie zaufania i przyjaźni do siebie wzajemnie, a także do obcych. Handel jest absolutnie wrogi Platonowi. Najchętniej wprowadziłby ustawodawstwo, które zapobiegałoby wzrostowi bogactwa z handlu, możliwość podróżowania za granicę tylko za zgodą państwa i po ukończeniu 40 roku życia. Arystoteles. Troszkę bardziej stoi na ziemi, można powiedzieć, nie bez kozery mówi się o opozycji pomiędzy tymi dwoma filozofami, ale kilka ciekawostek, które pozwoliłem sobie tutaj przytoczyć. Otóż Arystoteles zasłynął ze swojej koncepcji sprawiedliwości. Do dzisiaj tak naprawdę, jak otworzycie Państwo podręczniki do teorii prawa, to tam często jest odwołanie do sprawiedliwości dystrybucyjnej i sprawiedliwości retrybucyjnej, rozdzielczej i wyrównawczej, natomiast rzadko kiedy pamięta się o tym, że była jeszcze sprawiedliwość handlowa, komutatywna. O tej się najchętniej zapomina, ponieważ Arystotelesowi wydawało się, że ta ostatnia powinna być zbudowana według tak zwanej średniej harmonicznej. Mniejsza o co chodzi, ze względu na to, że miał bardzo silną inklinację do matematyki, więc wszystkie te trzy sprawiedliwości były podporządkowane jakiemuś jednemu z trzech rodzajów średniej, którą Arystoteles znał. Arytmetycznej, geometrycznej i tej ostatniej, czyli harmonicznej. Miało się to jak pięść do nosa, prawdę mówiąc, do rzeczywistości, ale to nieważne, ładnie wyglądało w podręcznikach. A Arystoteles z równą niechęcią patrzy na ludzi, którzy dochodzą do bogactwa. Jest autorem, czy też raczej posługuje się takim pojęciem jak herematystyka, czyli sztuka zdobywania pieniędzy, którą generalnie pogardza. Wszystko, co wiąże się z handlem, lichwą, pracą najemną, jest mu głęboko obce. Natomiast to, co jest godne sztuki, to ekonomika, sztuka zarządzania gospodarstwem rolnym. Zupełnie nie zauważa tego, o czym wcześniej mówiłem, czyli o tym, że to handel stał się podstawą bogactwa Aten. On upatruje je przede wszystkim w gospodarstwie rolnym. Sposoby dochodzenia do bogactwa, proszę zwrócić uwagę, są trzy. Naturalny to gromadzenie rzeczy potrzebnych do życia, pośredni to handel wymienny, natomiast jest jeszcze sposób nienaturalny, to posługiwanie się pieniędzmi jako środkiem wymiany dóbr. Dla niego było to coś absolutnie obcego. Musiało istnieć, w jaki sposób zostało wykształcone przez społeczeństwo, natomiast sam nazywa to określeniem nienaturalne. Te cytaty może sobie odpuścimy tutaj. Proszę Państwa, dokonuje się pewna zmiana w średniowieczu, na którą ja z lubością, muszę powiedzieć, zwracam uwagę. To średniowiecze zwykliśmy nazywać wiekami mrocznymi. One nie do końca są takie mroczne z punktu widzenia właśnie owej historii gospodarczej. Ja mam taką inklinację, że zwracam uwagę na ten tak zwany kontekst społeczny, w którym poszczególni twórcy tworzą. Jak wcześniej zwracałem uwagę, że Platon i Arystoteles wywodzili się w gruncie rzeczy z klas społecznych arystokratycznych i to zdeterminowało ich sposób patrzenia na bogactwo, ponieważ nigdy im niczego nie brakowało, o tyle w średniowieczu dokonuje się pewna zmiana. Ta zmiana jest przede wszystkim naznaczona wielkimi monoteizmami, które dominują w średniowieczu, w tym przede wszystkim w Europie islamem i chrześcijaństwem. I teraz, proszę Państwa, warto pamiętać o tym, że Jezus z Nazaretu był cieślą, a Mahomet był przewodnikiem kupieckich karawan. I te dwie okoliczności jak gdyby nieco zdeterminowały sposób myślenia także o rzeczywistości polegającej na zarabianiu pieniędzy swoją własną pracą najemną, jak też o rzeczywistości polegającej na zarabianiu pieniędzy handlem. Jeżeli Mahomet siłą rzeczy z handlem był powiązany, a Jezus z Nazaretu był pracownikiem najemnym, no to siłą rzeczy i późniejsi twórcy musieli do tego w jakiś sposób nawiązać. Druga istotna zmiana, która nastąpiła, proszę Państwa, to jest to, że wbrew też naszym dość potocznym poglądom, filozofowie średniowieczni to w większości duchowni. No tak średniowiecze, przynajmniej w Europie, zostało ukształtowane. A duchowni, dostęp do stanu duchownego zasadniczo był dość otwarty. Ludzie pochodzący także z bardzo niskich sfer mogli mieć dostęp do pewnej edukacji. Oczywiście takiej edukacji, jaka wtedy była możliwa, ale dostęp do niej faktycznie mieli. Trochę podobnie wyglądało to także i w islamie. Kiedy miałem okazję odwiedzić Istambuł, to przewodnik zwrócił uwagę na to, że pierwszą rzeczą, którą Sulejman Wielki ufundował w Istambule, to nie był meczet, tylko to była szkoła, która miała przygotowywać tamtejsze kadry urzędnicze do tego, żeby sprawować administrację w państwie islamskim. I dla islamu, przynajmniej do czasu tego wieku oświeconego, edukacja była niesłychanie ważna, dlatego pozwoliłem sobie tutaj zamieścić oprócz Świętego Augustyna z Hipony i Świętego Tomasza także Ibn Khalduna, jednego z pierwszych ekonomistów, można powiedzieć, odkrytego na nowo we współczesności, chociaż w świecie islamskim i w filozofii arabskiej bardzo dobrze znanego. Filozofowie średniowieczni wywodzą się z klas średnich i ubogich. Arystokraci należą do rzadkości. Akurat Święty Tomasz z Akwinu pochodzi z bardzo bogatej arystokratycznej rodziny, jest tutaj trochę kontrprzykładem. Natomiast większość z tych, którzy pisali co nieco o gospodarowaniu, o pieniądzu, o ekonomii, to byli ludzie, którzy wywodzili się z niezbyt zamożnych rodzin. Mówiąc krótko, te tak zwane groszoroby to często ich rodzice i dziadkowie, więc siłą rzeczy jak gdyby ich nastawienie do tego musi być co nieco inne. Przeskok, proszę Państwa, do merkantylistów. Dla wszystkich, którzy studiowali historię myśli ekonomicznej, ten termin nie jest obcy. Adam Smith, który jest uważany za ojca współczesnej ekonomii, odnosił się do merkantylistów i głównie ich krytykował. Krytykował ich, bo głęboko nie zgadzał się z ich poglądami. Ja zaraz przejdę do kilku takich przykładów, natomiast żeby nie przedłużać, powiem rzecz następującą. Otóż pod koniec średniowiecza, jak się popatrzy na historię gospodarczą Europy, no, nawet nie znając dokładnie tych realiów, można powiedzieć wprost, że upadek Rzymu to jest także upadek gospodarki europejskiej. Na fali tego upadku, tej gospodarki europejskiej powstaje feudalizm znany nam skąd, no, gospodarstwa feudalne i jakby wtórne zniewolenie chłopów. Natomiast pod koniec średniowiecza, czyli mniej więcej w wieku XIV i XV, następuje wtórny rozwój gospodarczy, bardzo silny zresztą rozwój gospodarczy. On się wiąże z rozwojami m.in. państw włoskich. I na fali tego rozwoju gospodarczego pojawiają się ludzie bardzo dobrze wykształceni, ludzie, którzy pełnią albo funkcje w administracji publicznej, albo funkcje w pojawiających się wówczas pierwszych kompaniach handlowych, ogromnych kompaniach handlowych, ale także ludzie, na których wiedzę z zakresu ekonomii pojawia się popyt także wśród władców, którzy są żywo zainteresowani tym, ażeby ściągać jak największe podatki dla swoich własnych budżetów. I oni zaczynają tworzyć pierwsze ciekawe koncepcje ekonomiczne, przełamując tą opozycję pomiędzy kupcami a filozofami. Jeszcze drobna uwaga dotycząca średniowiecza. Ja oczywiście tak z pewnym optymizmem mówię na temat tego, co tam się działo, ale proszę nie zapominać też, że średniowiecze i większość tych myślicieli, którzy tutaj są wymienieni, to byli gorący przeciwnicy m.in. lichwy, pożyczania pieniędzy na procent. To są ci, dla których usługi bankowe były potencjalnie podejrzane i ci, którzy zaszczepieni nauką Arystotelesa, tak jak Święty Tomasz z Akwinu, nie do końca potrafili się pogodzić co do tego, że faktycznie pieniądze są czymś naturalnym, czym można się posługiwać po to, żeby przysparzać ludziom bogactwa. Ta zmiana kluczowa następuje w okresie właśnie XVI i XVII wieku. Kilka przykładów. To są nazwiska rzadko wymieniane, ale to są twórcy merkantylni, którzy z tamtego okresu, którzy wnieśli jak gdyby największy wkład do myśli ekonomicznej, a ten pierwszy, Thomas Mun, był właśnie przykładem, antyprzykładem dla Smitha. Poświęcił mu dość sporo wypowiedzi, żeby krytykować jego myśli. Dyrektor Kompanii Wschodnioindyjskiej, Dudley North, handlarz, który dorobił się na handlu z Turcją, Josiah Child, także gubernator Kompanii Wschodnioindyjskiej. Proszę Państwa, jak gdyby w końcówce tego okresu merkantylnego zaczynają się pojawiać pierwsi kupcy, filozofowie, nie wiem jak ich nazwać, którzy rzeczywiście, może trochę w przeciwieństwie do Talesa z Miletu, którego historia nie do końca mnie przekonuje, rzeczywiście dorobili się fortuny. Pozwoliłem sobie tutaj pokazać dwóch takich ludzi mostów, którzy z jednej strony byli genialnymi ekonomistami jak na swoje czasy, a z drugiej strony potrafili jakąś swoją wiedzę ubrać także, żeby było ciekawiej, nie tą wiedzę opisaną w ich traktatach, o czym za chwilę powiem, potrafili swoją wiedzę czy też doświadczenia ubrać w praktyczne osiągnięcia. Pierwszym takim ekonomistą był Richard Cantillon. Jego dzieło zostało niejako wtórnie odkryte pod koniec XIX wieku przez Jevonsa, dlatego jego cytat jest tutaj umieszczony. Pierwszy systematyczny traktat w dziedzinie ekonomii politycznej. Generalnie duża część ekonomistów XIX i XX wieku uważała, że to Cantillon powinien być tym, którego powinniśmy uznawać za ojca współczesnej ekonomii, a nie Adam Smith, ponieważ jego traktat jest o niebo lepszy. Problem tylko polega na tym, że niestety jego traktat w znacznej części zaginął, skrążył w odpisach i ukazał się dopiero, powszechnie został przyjęty w Europie dopiero kilkadziesiąt lat po opublikowaniu Bogactwa Narodów Adama Smitha. Oryginalnie napisany po francusku, chyba pierwsze wydanie jednakowoż było po angielsku. Ale co ten człowiek zrobił? Otóż trzeba by przypomnieć pewną historyjkę, która nie wszystkim jest znana. W 1716 roku we Francji pojawił się Irlandczyk, choć na stałe zamieszkały we Francji, niejaki John Law, i wpadł na genialny pomysł. Jego nazwisko się przewija dość często w historii ekonomii, ponieważ to pierwszy, który wprowadził pieniądze papierowe. On doradził ówczesnemu królowi, ażeby zaczął emitować pieniądz papierowy. Sam fakt tego, że ludzie posługują się jakimś dokumentem, który stanowi surogat pieniądza, nie jest czymś nowym, bo już wcześniej znane były czeki, weksle, były jakieś namiastki obligacji, natomiast nikt do tej pory nie traktował tego bezpośrednio jako pieniądz. Pieniądz był zawsze złoty, srebrny, miedziany, i tylko taki mógł sobie funkcjonować. Natomiast tu nagle ktoś wpada na pomysł, żeby emitować pieniądz papierowy. Jaka miała być jego główna funkcja? On mówi tak, jeżeli król wyemituje takie papiery, to najważniejsze jest to, żeby pozwolił ludziom tymi papierami płacić podatki. Jeżeli ludzie będą mogli tymi papierami płacić podatki, no to wtedy siłą rzeczy ten pieniądz będzie miał określoną wartość, bo ten podatek będzie stanowił o ekwiwalentności jego wartości. Otóż John Law pomysł sam w sobie miał niezły, gdyby nie to, że przy okazji zaczyna w ramach tak zwanego Bank General, jest to okres, kiedy w ogóle tworzą się banki centralne w całej Europie, zaczyna emitować tych pieniędzy coraz więcej, w efekcie finansując skarb królewski kolejnymi pożyczkami, które zaciąga w tym Bank General, w efekcie wpada w coś, co my doskonale dzisiaj znamy po wielu doświadczeniach historii gospodarczej, czyli w spiralę zadłużenia. Żeby jakoś wybrnąć z tej spirali zadłużenia, John Law wpada na pomysł, żeby rozpocząć szeroką emisję akcji spółki, która nazywała się Compagnie d'Occident, ja nie znam francuskiego, nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. Generalnie była to spółka do handlu do handlu ze Wschodem i faktycznie prowadząc różnorakie spekulacje na tych akcjach doprowadza do tego, że w 1719 roku ich kurs rośnie aż 20-krotnie. On zamienia jak gdyby te pieniądze papierowe, które wyemitował na rynek, na te akcje Compagnie d'Occident, doprowadzając do ogromnego wzrostu ich wartości. W 1720 roku, co nie trudno przewidzieć, następuje załamanie kursu tych akcji, ludzie tracą całe majątki, ale główny cel zostaje osiągnięty, czyli skarb królewski zostaje oddłużony. Z tego punktu widzenia John Law osiągnął wielki sukces. Ale gdzieś na boku mamy Richarda Cantillona. A Richard Cantillon bardzo szybko rozpoznał ten schemat Law i doszedł do wniosku, że zarówno emisja pieniądza w sposób niekontrolowany, jak i spekulacje na akcjach Compagnie d'Occident nie mają żadnego fundamentalnego uzasadnienia i wcześniej czy później ta bańka spekulacyjna musi pęknąć. Na co wpada Cantillon? On mianowicie zaczyna ludziom pożyczać pieniądze. Pożycza te pieniądze na bardzo duży procent pod zastaw akcji Compagnie d'Occident. Zastaw działał wtedy tak, że sam Cantillon mógł tymi akcjami operować, niezależnie od tego, że stanowią zabezpieczenie pożyczki. No i operował w taki sposób, że jak tylko przyjmował je w zastaw, to od razu je sprzedawał po bardzo wysokiej cenie. Oczywiście akcje później spadły na łeb na szyję, więc ludzie, Cantillon zwracał się o zwrot pożyczki, nie dało się już zaspokoić z tych rzekomo zastawionych akcji. W związku z powyższym rozpoczął batalię kilkunastu lat procesów sądowych, w których próbował ściągnąć ze swoich dłużników należne mu pieniądze wraz z tymi bandyckimi odsetkami, które tam założył. Dorobił się ogromnej fortuny. Nie do końca wiadomo, co z tą fortuną się stało, albowiem w 1734 roku zostaje zamordowany przez służącego, prawdopodobnie na fali tych procesów sądowych, i część dokumentów związanych z tym majątkiem gdzieś ginie. Drugim takim przykładem, proszę Państwa, jest David Ricardo. Bardzo ciekawa postać. Jest autorem podręcznika, można powiedzieć śmiało podręcznika, on the Principles of Political Economy and Taxation, wydanym w 1817 roku. David Ricardo jest synonimem klasycznej ekonomii. Jeżeli dzisiaj ktoś mówi ekonomia klasyczna, to ma na myśli Davida Ricardo. Popularność tego podręcznika była tak daleko idąca, że w początkach XIX wieku od guwernantek, które prowadziły edukację panien, które wówczas nie chodziły do szkoły, domagano się, ażeby w ramach tej edukacji również przybliżać im zasady ekonomii politycznej według Ricardo. Ten podręcznik był wydawany w ogromnych nakładach na ówczesne czasy i wszyscy uważali, że w zasadzie stanowi on podstawę edukacji ekonomicznej. I teraz uwaga wspólna dotycząca Cantillona i Ricardo. Ekonomia klasyczna, proszę Państwa, to jest ekonomia, która opiera się na modelach przede wszystkim. Na modelach, na idealizacjach, na szeregu założeń typu warunki, mówi się w filozofii nauki o tak zwanych warunkach ceteris paribus. To jest piękna astronomia, można powiedzieć. Ona niewiele ma wspólnego z obserwacją rzeczywistości, może z pewnymi wyjątkami przy Cantillonie. Oni tworzą sobie bardzo dużo uproszczeń, gdzie pokazują, jak może funkcjonować podaż w obszarze rynku. Co robi David Ricardo? David Ricardo z pochodzenia jest Żydem sefardyjskim. No niestety ze względu na miłość do chrześcijańskiej kobiety porzucił swoją religię, zmienił wiarę, wskutek czego doświadczył wydziedziczenia. Dość smutne doświadczenie, ale żeby zarobić na utrzymanie, zostaje maklerem giełdowym i osiąga spore finansowe sukcesy. Kluczem jednak dla niego jest bitwa pod Waterloo. Otóż w przededniu, nie wiem czy Państwo sięgacie pamięcią do historii, rozpoczyna się Kongres Wiedeński, 1815 rok, w tym czasie Napoleon ucieka, formuje swoje oddziały i rusza pod Waterloo, gdzie ma odbyć się kluczowe starcie z wojskami brytyjskimi. Wszyscy w Europie wtedy przekonani są, że Napoleon wygra tą batalię. Napoleon jest potraktowany jako niezwyciężony przywódca. W Wielkiej Brytanii wybucha panika. Brytyjczycy też są przekonani co do tego, że Napoleon wygra tą batalię. Co robią w związku z tym rozsądni Brytyjczycy? Masowo pozbywają się obligacji korony brytyjskiej, uważając, że za chwilę będą one absolutnie bezwartościowe. Pozbywając się tych obligacji korony brytyjskiej, sprzedają je oczywiście znacznie poniżej ich wartości nominalnej, a David Ricardo uznaje, że ta panika nie ma żadnego uzasadnienia i skupuje wszystkie te obligacje na tyle, na ile posiada wtedy środków finansowych. Oczywiście efekt jest znany, bitwa pod Waterloo kończy się sukcesem wojsk połączonych brytyjskich, natomiast Ricardo zostaje z ogromną fortuną. Wszystkie te obligacje kupione znacznie poniżej wartości. Ja nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć Państwu, jaka to kwota jest, ale stać go było na to, żeby kupić ogromną posiadłość w Wielkiej Brytanii. Pewne wspólne cechy, proszę Państwa, tych dwóch naszych filozofów, ekonomistów. Oboje dobili się fortuny, spekulując na ludzkich emocjach chciwości i strachu. W przypadku Cantillona chciwości, w przypadku Ricarda strachu. Natomiast w ich teoriach ekonomicznych emocji tych nie ma. To są ekonomiści, dla których świat ekonomii, który tworzyli, był całkowicie pozbawiony jakichkolwiek odniesień do ludzkich akcji rozumianych właśnie w tych kategoriach, emocjonalnych. Wykorzystywali swoją wiedzę, która intuicyjnie była niesłychanie ciekawa, ale w żaden sposób nie czerpali tej wiedzy ze swoich własnych traktatów, nie potrafili nawet tej swojej wiedzy i tych doświadczeń do tych traktatów wprowadzić. Pisali o czymś innym niż to, co w praktyce wykonywali. Ci, którzy zaczęli myśleć o emocjach, pojawili się nieco później i pozwoliłem sobie na dwa przykłady pod hasłem ewolucyjne podejście w ekonomii od Weblena do niejakiego Andrew W. Lo, to jest współczesny ekonomista, dość powszechnie wypowiadający się przy okazji ostatniego kryzysu. Nie chcę za dużo czasu poświęcać Weblenowi, ponieważ to był taki ekonomista, który postulował ewolucyjne podejście, znaczy uważał, że to, co się dzieje na rynku w gruncie rzeczy jest niczym innym jak inną płaszczyzną realizacji teorii ewolucji Karola Darwina, tylko nie na poziomie biologicznym, ale na poziomie kulturowym albo nawet na poziomie wyboru poszczególnych jednostek. Był nieprzejednanym krytykiem przedsiębiorców i ludzi bogatych. To jest, z jednej strony jest jego postulaty, to postulaty związane z tym, ażeby być blisko tej rzeczywistości ekonomicznej, próbować ją empirycznie doświadczać, próbować ją opisywać tak, jak ona się jawi, ale z drugiej strony jest absolutnie spadkobiercą starożytnych filozofów i najchętniej widziałby wszystkich przedsiębiorców z daleka od siebie. Zresztą jego drugi traktat pokazuje przedsiębiorców jako sabotażystów rozwoju gospodarczego. Współczesny już ewolucjonista Andrew W. Lo ujął tę koncepcję jak gdyby podejścia ewolucyjnego w dość spójną teorię. I teraz znowu, żeby nie przedłużać, powiem tak. Kluczem dla niego jest powiedzenie następującej tezy. Otóż decyzje, które my podejmujemy na rynku w żaden sposób nie odpowiadają jakiejś racjonalnej, modelowym algorytmom, które chętnie widzieliby i Cantillon, i Ricardo. Te decyzje wypracowujemy w ciągu naszego życia na podstawie prób i błędów nieustannych. Mówimy oczywiście o decyzjach ekonomicznych, przy czym to by oznaczało, że ta ewolucja działa na trzech płaszczyznach. Pierwsza znana Państwu doskonale to płaszczyzna biologiczna. Druga, trochę mniej i sporna, to płaszczyzna kulturowa, ale jest jeszcze trzecia płaszczyzna, to płaszczyzna indywidualnych decyzji. Znaczy my też jesteśmy w jakiś sposób przedmiotem tej ewolucji w toku naszego dotychczasowego doświadczenia życiowego. Czyli wszystko, czego doświadczamy, ma wpływ na nasze kolejne decyzje. Czym lepsze nasze doświadczenia, tym lepsze nasze decyzje będą. Oczywiście tutaj tego nie ma na tym slajdzie, ale kluczem dla Andrew W. Lo są ludzkie emocje, czyli to jest to, co rządzi naszymi decyzjami na rynku, to chciwość i strach. Te dwie najsilniejsze, które powodują, że podejmujemy jakieś decyzje błędne bądź mniej błędne. Ważne jest także i to, że te strategie działania na rynku ulegają zmianie w trakcie naszego życia. To znaczy próba stworzenia jakiegoś modelu, który będzie niezależny od naszych indywidualnych doświadczeń, który będzie działał zawsze jak niejako regularne prawo, byłaby niemal nieosiągalna, ponieważ w zależności od naszych doświadczeń te strategie będą ulegały zmianie. I teraz, proszę Państwa, przechodzę do końcówki. Otóż tak naprawdę, jeszcze wracając na chwilę do Lo, to jest dokładnie tak, jak funkcjonuje biznes, jak funkcjonują przedsiębiorcy. Przedsiębiorca tworzący swoje własne przedsiębiorstwo ma pewną teorię dotyczącą tego, w jaki sposób to przedsiębiorstwo będzie funkcjonować. Ta teoria ma zakładać, bo rozumiem, że inaczej byłby nieracjonalny, że ludzie przyjdą i kupią od niego określony produkt, towar, usługę, czy też to, co by chciał faktycznie sprzedać. Rockefeller miał takie powiedzenie, że kiedy, chyba Rockefeller, już nie pamiętam, że kiedy sprzedawał lody na Manhattanie, szybko nauczył się rozróżniać ludzi na dobrych i złych. Dobrzy to byli ci, którzy kupowali od niego lody. Źli to była cała reszta. W tym prostym powiedzeniu on pokazuje swoją teorię. Miał pewną koncepcję na to, żeby sprzedawać lody na Manhattanie. Wymyślił sobie, w jaki sposób to będzie robił i empirycznie, to znaczy metodą prób i błędów sprawdzał, czy to się dzieje, czy nie, czy ktoś od niego kupuje i czy nie kupuje. A jeżeli kupują, to kto kupuje te lody faktycznie? Kim są ci, którzy kupują i co ma robić po to, żeby tą sprzedaż swoją zwiększyć? Przedsiębiorcy są tymi, którzy nie do końca mając świadomość, być może, na zasadzie prób i błędów, zgodnie z tą koncepcją, jak i wcześniejszą, która była tylko i wyłącznie teoretyczna, budują swoje własne teorie. Otóż coś podobnego wypracowano w obszarze filozofii nauki. Ci z Państwa, którzy mieli do czynienia co nieco z filozofią nauki, a jest tu parę osób z wykształceniem filozoficznym, wiedzą, że takim ojcem, że tak powiem, założycielem współczesnej filozofii nauki jest Karl Raimund Popper. I on w dziele pod tytułem Wiedza obiektywna wypracował koncepcję tzw. epistemologii znaturalizowanej. I mówi mniej więcej tak. To, co my tworzymy w obszarze nauki, to tworzymy również pewne teorie. Tworzymy je i kłócimy się o nie, które spośród tych teorii są prawdziwe, które nie są prawdziwe. Gdybyśmy je tworzyli i weryfikowali w praktyce, to być może musiałoby być tak, że musielibyśmy na podstawie fałszywych teorii umierać. Jeśli Państwo sięgniecie wyobraźnią wstecz do człowieka pierwotnego, który wymyślił sobie pewną teorię, jak walczyć z tygrysem, i teoria okazałaby się błędna, no to zostałby zagryziony przez tygrysa. Musi mieć jakąś koncepcję walki z tygrysem. Otóż Popper mówi w ten sposób. My mamy jakieś koncepcje, w cudzysłowie, walki z tą rzeczywistością, która nas otacza. Na szczęście możemy się tymi koncepcjami wymieniać, możemy się kłócić o to, która z nich jest lepsza, a która jest gorsza. I jeżeli okaże się, że w toku tej naszej dysputy, tej wzajemnej krytyki nieustannej, mam nadzieję, którą za chwilę zostanę poddany, dochodzimy do tego, która z tych koncepcji faktycznie jest lepsza, to dzięki temu możemy powiedzieć, że nasze idee umierają za nas. W toku tej dysputy i w toku tej krytyki pewne idee muszą odpaść, a niektóre spośród nich zwyciężają. Tak powinno to modelowo wyglądać. To wszystko by fajnie działało, gdyby nie problem tak zwanego kontekstu społecznego, w którym te idee faktycznie są tworzone. Kilka tygodni temu The Economist, ja tak jak Państwu wspominałem, opublikował raport dotyczący stanu nauki współczesnej. Co takiego Economist pisze? To nie pierwszy raport, na którym zwraca uwagę, że mamy pewien problem z nauką. Otóż The Economist mówi w ten sposób. Na pewno jest tak, że nauką zajmuje się w tej chwili mnóstwo ludzi. Dużo więcej niż zajmowało się nimi 100, 200, 300 lat temu. Wszyscy najchętniej chcieliby być naukowcami, to bardzo fajne. Też bym bardzo chciał być naukowcem, dlatego też między innymi tutaj jestem. Ale nauka okazuje się być w praktyce jak moda i media. Otóż zamiast wzajemnie kłócić się i krytykować swoje idee, albo inaczej, weryfikować kolejny raz badania, które były przeprowadzane i udowadniać, że mój kolega po fachu niestety się myli, ponieważ wyniki, które ja osiągam w tych badaniach, są zgoła odmienne niż jego, to współczesna nauka skupia się na nowinkach niż na żmudnym powtarzaniu badań. Dlaczego? No dlatego, że te nowinki są siłą rzeczy ciekawsze, one się lepiej sprzedają. Lepiej napisać coś, co pokazywałoby jakiś nowy trend w badaniach, jakąś nową odkrytą koncepcję psychologiczną, tudzież nową odkrytą teorię ekonomiczną, niż nieustannie powtarzać badania nad tymi, które już znamy, po to, żeby sprawdzić, czy one aby na pewno są słuszne, czy przypadkiem nie popełniamy tam jakichś błędów. Otóż do tego nowinkarstwa, do tej potrzeby publikowania coraz to nowych tekstów, jak Państwo zresztą sięgniecie po takie popularno-naukowe czasopisma jak Scientific American, National Geographic, to tam właśnie dominują takie ciekawostki. Rzadko znajdziecie Państwo tam artykuły na temat tego, że któryś kolejny raz przeprowadzając eksperyment psychologiczny naukowcy doszli do wniosku, że jednak ta koncepcja, która sprzed 50 lat była taka ciekawa, to ona nie do końca się sprawdza w pewnych warunkach. Naukowcy się do tego dostosowują. Niechętnie weryfikują cudze teorie, natomiast bardzo chętnie tworzą swoje własne, choćby były kontrowersyjne. Jak są kontrowersyjne, to tym lepiej. Będą mieli wyższy wskaźnik cytowalności w badaniach. Natomiast to niekoniecznie się przekłada na to, że ktoś inny będzie ich krytykował. To jest pewne podsumowanie mojej krytyki świata nauki. Tutaj świat biznesu jest niemiłosiernie weryfikowany poprzez swoich własnych klientów, którzy swoimi działaniami doprowadzą do tego, że przedsiębiorstwa z błędną teorią zbankrutują. W przypadku nauki tak nie do końca się dzieje. I to jest refleksja nad tym, co można by było zrobić, ażeby tak się działo. Jest jeszcze jeden błąd, który w świecie nauki jest dość powszechny i teraz poprosiłbym o włączenie tej, jeżeli się to uda, tego linka. Otóż The Economist mówi, dlaczego tak ważne jest to, ażeby nieustannie testować te hipotezy i te badania, które gdzieś tam kiedyś już raz zostały opublikowane? Otóż jest to ważne z tego powodu, że spróbujmy, może się uda uruchomić tą prezentację. Ja się tu, nie wiem, czy nie naruszam coś praw autorskich, ale strasznie mi się spodobała ta animacja, ona jest króciutka. Jeśli wyobrazimy sobie, że mamy około 1000 różnych hipotez i chcielibyśmy te hipotezy zweryfikować, czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Jeżeli przyjmiemy taki idealny obraz, że spośród tych 1000 hipotez mamy 10% tych, które są prawdziwe i naszym zadaniem jako naukowców byłoby dotarcie do tych 10%, czyli ustalenie, dokładne zweryfikowanie, że te 10%, które są prawdziwe, faktycznie okażą się być prawdziwe. No to oczywiście najlepiej byłoby po prostu przetestować wszystkie 1000, co się niewątpliwie dzieje. Ten dotychczasowy bagaż doświadczeń w obszarze nauki pokazuje jednak jedną ważną prawidłowość. Otóż testując różne hipotezy, Z przyczyn statystycznych popełniamy błędy. I żeby było ciekawiej, na podstawie dotychczasowych obserwacji tego, ile tych błędów może być, można wytyczyć pewien wskaźnik pomyłek, które naukowcy popełniają, testując hipotezy. Ten wskaźnik pomyłek się waha. On wynosi średnio około 5%. To jest nasze 1000 hipotez, co do których prawdopodobnie 10% jest prawdziwa. Na skutek przypadkowego rozkładu popełniamy jednak pewne błędy. Mamy 1000 hipotez. Przejdźmy do... Mamy. To jest nasze 10 prawdziwych, te, które musimy odnaleźć w idealnym świecie. Faktycznie jednak, ze względu na ten wskaźnik pomyłek, który występuje, tutaj on został określony na 5% i on rzeczywiście mniej więcej tyle wynosi. Spośród wszystkich hipotez mamy około 45, które określone są jako false positives, to znaczy te hipotezy, które wydają się być prawdziwe, ale w rzeczywistości są fałszywe. Proszę zwrócić uwagę, że spośród całości to jest prawie 1/3 hipotez. To jest czysty rozkład normalny. Tak się po prostu dzieje, jeżeli testuje się hipotezy. Co gorsza, spośród tych, które są prawdziwe, mamy też hipotezy, które określane są jako false negatives, to znaczy te, które wydają się nieprawdziwe, chociaż faktycznie są prawdziwe. Otóż ten wskaźnik false negatives też jest mniej więcej na poziomie, on jest akurat wyższy, około 20%, ale w niektórych obszarach badań ten wskaźnik false negatives rośnie. Rośnie od 20 do 40, a nawet do 80%. Tak się dzieje w naukach społecznych. Ten ostatni obrazek jest dość smutny, ponieważ on pokazuje, że spośród wszystkich prawdziwych hipotez raptem nieliczna część została właściwie zidentyfikowana. Znaczna część jest traktowana jako prawdziwa, pomimo tego, że jest fałszywa, a pewna część jest traktowana jako fałszywa, mimo tego, że była prawdziwa. Ten slajd i te dane statystyczne pokazują konieczność nieustannego weryfikowania tych hipotez, które już raz zostały zweryfikowane. Proszę Państwa, i na końcu taka ciekawostka jeszcze, jeżeli możemy przejść do ostatniego slajdu. To jest to, w jaki sposób lubimy postrzegać świat biznesu i świat nauki. Jak patrzymy przez pryzmat współczesności, to jest ostatni ranking 2012 z Time'u. Na tym rankingu 100 najbardziej wpływowych ludzi świata mamy 18 przedsiębiorców, a raptem 5 ludzi nauki tylko. Coś mocno nie doceniamy tego świata nauki. Reszta to politycy i celebryci, ale tych zawsze postrzegamy jako tych, którzy najbardziej są wpływowi, chociaż akurat można mieć wątpliwość, na ile tak jest. Natomiast jak już popatrzymy na rankingi historyczne, czyli takie, które sięgają wstecz na parę tysięcy lat, to ta proporcja zadziwiająco się zmienia. W rankingu taka dość popularna książka, zresztą tłumaczona chyba też na język polski, ale nie mogłem jej znaleźć, niejakiego Harta, mamy 39 ludzi nauki i raptem jednego przedsiębiorcę, którego raczył wyróżnić Hart, to jest Henry Ford, ze względu na jego dość oryginalne metody badawcze, jako ciekawostka. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem specjalnie.